Na dworzec nas zaprowadzili, posadzali nas do krótkich wagonów, takich tylko zimno, luty było w tym czasie, luty już było, tak. Mrozy były takie. I tak, troszkę my pojechali, w polu stanęli. I stali my. Wierzyli cały dzień i noc i różnie. Bo musiało przez wojsko niemieckie jechać. I była kolej zajęta bez wojska, a dla nas nie było. To 5 dni i nocy my jechali z Torunia do Gdańska. W tym mrozie, to mrozy były w ten czas takie, były w lutym. Tak. I zawieźli nas na wieczór do Gdańska. Boże, tam, no i było pryczo. I tu było te dwie kabiny do publikacji. Nie ma się gdzie położyć. Bo było tak naładowane i wszystko w pasiakach. Przeważnie były z Węgier Żydówki tak by. I tak jeden na drugiego się kładł. Jak nas tam w szyło obsiadły, to Boże kochany, i prowadzili nas, zaprowadzili w jedną noc. Pamiętam, była też taka pani z matką, dziewczynka z matką Zawiercia. Powiedziała, że ona na pierwszym przystanku ucieknie i uciekła. Ja widziałam, jak uchodziła. Jak nas do kościoła zaprowadzili, pod kościół, to ludzi było i przyglądali się. I była taka brama, ludzie stali i one poszły w tę bramę. Tak. No, czy im się udało, czy wróciły, to nie wiem. Tak. I poszły. Tak. A nam Niemcy powiedzieli, że jak pójdziemy i oddalimy się sami, bo nie mamy żadnych dowodów, to nas śmierć czeka. Aha. Że nas w każdej chwili zastrzelą. No i my się bali. A ona się odważyła i poszła z tą córką. Tak. To tylko kościoła, duży kościółek był, nas dużo było. Wszyscy pozajmowali ławki, gdzie tam przed ołtarzem, a ja na trumnie. Trumna była przed ołtarzem, na tej trumnie spałam. Tak. I tak dalej, to do gospodarstw, to do chlebów, to do tych kabinów takich, to do stodu, tak nas zewnątrz. I znów dalej, i tak nas pędzili. Tak. A rano gospodarze nam dali ziemniaku takie, co świnie zimne, pośniałe. I o tym myśli. Tak. No i później no, jak nas zawieźli do tego Lęborka, zaprowadzili. Tak, to my tak szli pod górę, las był, las po tej stronie. I kilka baraków, i tak było wyżej, a to było niżej. Tam niby kuchnia była i też były baraki. Niemcy tu mieli tak na tej stronie, mieli co mieli tam, nas pilnowali. A tam dalej było jezioro, straszne jezioro było, tak. Bo nas jakiś Żyd uciekł, to nas o 5 raz wzięli i tam nam kazali stać o 5 na tym mrozie zimnym za karę. Musieliśmy stać nad tym jeziorem, tak. No i tak my byli tam parę dni. I tak raz idę do swojego bloku, tak na górce, to było niżej, po schodach się szło. A 3 czy 4 tych Niemców przed moim tym barakiem, co my były tam, nas kobiety, te co my sobie z Olkusza, przychodzę i bałam się, a oni Żydówkę tak kopali. Tak, kopali na zmianę. No i tak my byli, nie mieliśmy tam co jeść, bo my byli w okrążeni. Bo tu były Niemcy, były i Ruscy, i byliśmy w kole. I oni sami nie mieli co jeść. Tylko nam raz na dzień dawali, jaki chlebek był, tak, i dzielili na 5 sztuk, to taki pasek wystarczył. To my nie wiedzieli, czy zjeść teraz, czy później, czy jak. I my byli takie słabi, że my nie mogli spod ściany wejść. I co dzień, rano i wieczór, trzeba było się obierać z tych pszy. A pszy były niemożliwe. To tak się pszy gryzły i śwież palił. Tu miałam takie rany. Jak przyszłam do domu, to gazaka, że nie miałam już tu dotąd.
to jakoś Niemcy by powiedzieli, że jeśli ma tu ktoś rodzinę pobliżku, a ma, no, ma na, adres, to zostanie zwolniony. No bo były tam kobiety, tak mówiłam, że co mężowie nie poszli do wojska i za nie zabrali. I ona nam tak podawały adresy takie, bo z Gdyni, z Gdańska, bo tego. I my się odważyły, ja, byli sobie i pani Czerwińska, cztery. My się odważyły i mówią, że my też z tego miałyśmy adresy. No i puścili, mówią, że rano możemy iść. No i rano my wyszły. Wyszłyśmy ten las, przeszły. Wyszłyśmy na główną szos, nie wiemy, w którą stronę iść. Tak, czy w tą, czy w tą. No, bo mnie znały, nie wiedziały. I poszłyśmy gorzej pod prąd. Tak. Nie poszłyśmy w tę stronę, to by nam Ruscy nas zabrali. A reszta zostało. Nie to, że nie chcieli, to zostały kobiety. Tak. Tak. I poszłyśmy w tę stronę. I trafili mnie taki państwo, gospodarze nas przyjęli. Przyjęli nas i kryli nas przed Niemcami. Tak, były takie, tam było, na górze było lotnisko, a tu te gospodarze sobie wykopali w glinie, bo to była góra, a oni byli na dole, schrony. I ludzie spod wioski byli tam. I byliśmy tam 9 dni pod frontem. Tak my trafiły. Tak. No a później już w końcu to państwo, ci gospodarze nas kryli tak przed Niemcami, a później Niemcy przyszli i powiedzieli, żeby wszyscy opuścili ten schron, bo oni zajmują, no to byli miejscowi ludzie z wioski, co poszli. A nam powiedzieli, żeby my poinformowani, żeby wytłumaczyli nam, żeby my szli do takiego domu, co tam doktor mieszka, że tam iść. Żeby tam być. No i tak my poszły. I to był tak dom i wchodziło się na dół, po schodach. I była tam kuchnia taka, co do prania. I okienko na tą stronie. I tam spały. Słomem skądś wzięły, a jeszcze... I to był front. Tak. Ruscy i Niemcy. I jeszcze... Jak od 6, od 5 do 6 to była przerwa. To nam powiedzieli, że będziemy lecieli tam gdzieś z sklepu, to jeszcze spod tych takich drzewianek wygarnowaliśmy tam, co było, bo wszystko było rozkradzione. Tak, to my sobie wody przyniesły. Pani byli z was starsza, nie poszła, bo miał serce boli. I no nie więcej ja. Jakoś byłam odważniejsza i chodziłam. No i ta ginań teraz też nie była ze mną. To trupu pełno leżało, tak żebyśmy co przy sposobie miały co jeść. A pani Czerwińska chorowała już na tyfus. Bo tam wszyscy chorowali na tyfus. No i później przyszli Ruscy. Ja się mnie Ruski chciał zgwałcić w tym budynku, ale mi się nie dała. Tak. Nie dałam się, broniłam się. Tak. Rosjanie się tak zachowywali po prostu w stosunku... Tak! Tam dużo, z Niemek to dużo poginęło, że pozabijali w ogródkach, bo zakopowali. Tak. Bo to był front i mieli to w ogródkach zakopowali. W jednym miejscu to 2 dziewczyny zginęły. Czyli... Strzelali jak z tego. No bo im wszystko było wolno. Czyli on tak po prostu wszedł i się, tak powiem, do pani zaraz... Tak, bo ja siedziałam, my siedziały przy drzwiach, bo to było pełno ludzi i my wszystkie trzy siedziały na progu przy drzwiach. No i mnie się opodobał i mnie chciał wziął. Ale jakoś musiał się, nie dałam się, tak, żeby uszła. No i później jak Ruscy weszli, to kazali opuścić tę wioskę. Bo był front, że kazali nam iść do Wejherowa. I poszliśmy do Wejherowa, to już na swoją rękę, my cztery, tak. I szłyśmy tak o proszonym chlebie, tak. Jeden dał, drugi nie dał, tak. Szli na nogach, aż my doszli do, jak to wiadomo, do Czewu, na nogach. My zaszli, bo mówili tak, że tam już pociągi idą,
to może się zabierzemy. Poszliśmy tam na pół. A po drodze my to też nocowały i też w różnych domach, niektórzy ludzie spieli, niektórzy nie. Tak. I jakby doszli do tego trzeba. I tak my się dzieli więcej z mężczyznami, żeby nas bronili przed ruskimi. Na noc to zapierali szafami, cudem, że a Niemcy wszystko było zostawione, pościel, jedzenie i pouciekali, to wszystko było zostawione. No i my tak tych dom nocowali, jak myśli na ten trzew. I w trzewie jechał pociągu ruscy na dworcu, harmoszki grają, śpiewają, tańcują, tak, bawią się, a my tak pod murem siedzimy i boimy się. W tym trzewie, to była przez zima, tak. Ale jakoś po iluś dniach, że gdzieś mi się zabrały. Tak, i przyjechaliśmy do, przez Łódź. Tak, przez Łódź do Sosnowca. To tak, już na siłę się wepchłam. Ta jało pszona, ludzie różni jechali na dachach, na stopniach. Jechali, każdy chciał się jechać, jakoś się wepchłam, a byli co by zostały. Nie zabrały się. Mhm. I ja już szczęśliwa, że jadę do Olkusza. No i przyjechałam do Olkusza, tak to jest rana. I tak idę od stacji przez Łąki na Miłą, na bliższe drogi. I tak po sąsiedzku sąsiada jestem, a mama drzwi zamyka. I siostra mieszka niedaleko i idzie. I ja wołam, a mama tak nie poznała mnie. Mm-hmm. No i jak przeszłam przez tego sąsiada na drogę, podwórko, to pro mnie poznała. No to pierwsza wróciłam. Mm-hmm. Tak. Ze wszystkich, tak? Ze wszystkich pierwsza wróciłam. Mm-hmm. A one dopiero przyjechały o 12, bo nie było pociągu. Rozumiem. No i ten czas brat był szczęśliwy, bo miał wyrzut sumienia. Bo wszyscy mu przytykali, że przeze mnie poszła do tego. Także... A on już był wtedy w domu, tak? Już był w domu, tak. Mhm. Pani... Jakżem przyszła, mama, garnek do mnie był taki od bielizny, garki, co się gotowało bieliznę. Mhm. Nagrzała garnek wody, przyniosła balię, były takie drzewiane. Przyniosła ten garnek wody, nagrzała, bali i myła mnie. A to wszystko ubranie wzięła, tak dali od domu i spaliła.